Niedziela Palmowa wspomina triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy. O Jezusie Chrystusie i tajemnicy Jego panowania opowie ksiądz profesor Jerzy Machnacz. Zapraszam. Szczęść Boże, księże profesorze. Kłaniam się, panie Krzysztofie. Zbliżamy się do niezwykłej niedzieli, niedzieli palmowej. Nim jednak przejdziemy do naszych zamyśleń i zasłuchań, chciałem zachęcić wpierw państwa do aktywnego udziału w naszych rozważaniach, do tego byście państwo zostawili komentarz, czy to na Facebooku, czy na YouTubie, jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania do księdza profesora, jakaś kwestia, którą może chcielibyście, by ksiądz profesor rozwinął, bądź pojawiła się jakieś inne natury pytanie, serdecznie zachęcamy do interakcji, także po to sieć internetowa jest, byśmy się wszyscy mogli ze sobą w zgodzie i miłości komunikować. Ja już więcej czasu nie zabieram i oddaję głos księdzu profesorowi. Zbliżamy się do czasu niezwykłego w naszym życiu chrześcijańskim, który został określony Wielkiego Tygodnia. Jest to święty tydzień. Ten święty tydzień rozpoczyna Niedziela Palmowa, Niedziela Chwały. Niedziela Palmowa ma też nazwę Niedzieli Męki Pańskiej, Niedzieli Śmierci Jezusa Chrystusa. Chwała i śmierć. W pierwszej części liturgii Niedzieli Palmowej słyszymy słowa o uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Jego droga do Jerozolimy, bycie w drodze do Jerozolimy, dobiega końca. Koniec jest zapoczątkowany uroczystym wjazdem. W tym wjeździe do Jerozolimy nastąpi tragedia. Jezus zostanie ukrzyżowany i złożony w grobie. W pierwszej części ludzie krzyczą: Hosanna synowi Dawidowemu. Pragną go porwać, ogłosić królem, bo jest tym, który daje im chleb, który leczy ich choroby. W drugiej części liturgii Niedzieli Palmowej, Niedzieli Męki Pańskiej, będziemy słyszeć: na krzyż z nim! Hosanna, niech żyje, niech będzie uwielbiony, na krzyż z nim, precz z nim. Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że miłość dzieli tylko jeden krok od nienawiści. Że na ostrzu noża po jednej strony miłość, a po drugiej nienawiść. Ale czy bohaterami dobrej nowiny odczytywanej w Niedzielę Palmową są ludzie dobrej woli? Są ci, którzy ukochali Jezusa, bo jest Synem Bożym? Czy raczej są ci, którzy od Niego oczekują ziemskiego chleba i ziemskiego szczęścia? Czy nie jest tak, że ci ludzie, o których donoszą nam Ewangelię, grają swoją grę z Jezusem? I każdy chce wyjść na swoje, to znaczy chce z Nim wygrać. Chce wygrać z Bogiem. I tak mi się wydaje, że każdy z nas, bo niczym nie różnimy się od tych ludzi, o których donoszą Ewangelię, toczy swoją grę z Bogiem. I gra tak, aby wyjść na swoje. Tylko to jest gra bardzo niebezpieczna, aby wyjść na swoje. Nasze
zamyślenie rozpoczynamy od opisu kuszenia świętego Marcina. To jest niesłychany święty pierwszych wieków. Pewnego dnia w celi Marcina pojawił się szatan, udający wielkiego władcę. Promieniowało z niego coś, co budziło zaufanie. Na ramionach miał długi królewski płaszcz, na głowie koronę pełną diamentów, w dłoniach symbol władzy, jabłko i berło, u boku wspaniały miecz, na stopach buty szyte złotymi nićmi, zakończone ostrogami. Budził zaufanie. Z twarzy promieniowała życzliwość. Można go było wziąć za każdego. Ale nigdy, że jest to szatan. W sposób doskonały założył maskę. Zamaskował się. Nie do poznania. W pewnej chwili Marcin był zaskoczony obecnością potężnego władcy w jego ubogiej celi. Dlatego nastała chwila milczenia, w której, tak mi się wydaje, jeden Marcin i drugi szatan chcieli oswoić się ze sobą. Rozpoczął szatan. Przedstawię ci się, abyś wiedział, kim jestem, kto stoi przed tobą. Jestem Jezusem. Ponieważ zamierzam wrócić na ziemię, dlatego postanowiłem najpierw przed wszystkimi innymi objawić się tobie. Bo wiele słyszałem dobrego o tobie. Marcin milczał. Dlatego szatan próbował innymi słowy coś powiedzieć o sobie. Marcin miał wątpliwości. Na to szatan: uwierz mi, że ten, który stoi przed tobą, jest Jezusem. Marcin milczał. Być może niebo przyszło mu z pomocą. Nagle zobaczył coś, co do tej pory tylko widział, a teraz spostrzegł. Dlatego powiedział do szatana: Jezus, Pan i Zbawiciel wszystkich ludzi, nigdy nie powiedział, że powtórnie przyjdzie do nas w blasku i mocy Królestwa Ziemskiego. Nie mógł uwierzyć, aby Jezus powtórnie przyszedł inaczej, jak tylko w tej samej postaci, w której przyszło mu cierpieć i umrzeć na krzyżu. Po tych słowach Marcina szatan znikł. W celi pozostał tylko smród. Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, Król Wszechświata, Król Królów, przed którym królowie złożyli swoje dary. Ci, którzy uwierzyli w Niego, byli prześladowani, zabijani, wyrzucani z tego świata. Jezus, Król wszystkich ludzi, Król Wszechświata, i wszystkie królestwa tej ziemi. Jednym z takich potężnych królestw tej ziemi było Cesarstwo Rzymskie. O jednym z tych władców trzeba więcej powiedzieć w kontekście Jezusa. Jest to Konstantyn Wielki. Jego matka, Helena, znalazła krzyż Jezusa w Jerozolimie. Podobno jej syn, cesarz,
miał objawienie, że w tym znaku zwycięży. Dlatego na swój sposób związał swoje życie i dzieje cesarstwa z krzyżem Jezusa Chrystusa. By uczcić tego cesarza, obywatele wybudowali niesamowity pomnik. Ten pomnik cesarza stał najpierw na Forum Romanum, w bazylice pokonanego przez niego współcesarza. Cesarz może być tylko jeden. Cesarz nie może dzielić swojej władzy z nikim innym. Konstantyn kazał zbudować sobie pomnik o wymiarach monstrualnych. Wymiary monstrualne to coś innego niż olbrzymie. Monstrum jest rzeczywistością ani z nieba, ani z ziemi. Monstrum zamieszkuje sferę pomiędzy niebem i ziemią. Patrząc na głowę owej monstrualnej figury, jeżeli pomyślimy trochę dalej, trochę głębiej, można stwierdzić, że oczy patrzą w przyszłość, w nieskończoność. Nie patrzą na poddanych. Cesarz nie może mieć na wysokości oczu swoich poddanych. Urząd sprawia, że staje się Bogiem. Jest Bogiem dla wszystkich swoich poddanych. Jest Panem ich życia i śmierci. Nikt nie może z Nim konkurować. On patrzy w przyszłość. Wie, co przyszłość przyniesie. On uczestniczy w przyszłości. Jednocześnie jest Bogiem tutaj i teraz. Konstantyn, syn świętej Heleny, przejawił sympatię dla chrześcijan i nawet publicznie ją okazywał. Trudno mi powiedzieć, czy czynił to z przekonania, z wewnętrznej potrzeby, czy z wyrachowania. Dążył i to mu się udało do zjednoczenia władzy państwowej, militarnej z władzą kościelną, duchową. Wtedy, na początkach IV wieku, trudno było powiedzieć, czy chwila ta jest przekleństwem, czy błogosławieństwem dla jednej ze stron, dla państwa i dla kościoła. Po stuleciach prześladowań chrześcijanie otrzymali swoje miejsce w cesarstwie. Przestali być prześladowanymi. Cesarz razem z biskupami siedział przy jednym stole. Dokładniej powiedzieć, leżał przy jednym stole, bo posiłki spożywano leżąc. I na to spotkanie cesarza z przedstawicielami kościoła w Nicei w roku 325 przyszli wszyscy biskupi. Wszyscy biskupi pojawili się przed cesarzem, bo on uczynił religię chrześcijańską religią państwową. Eusebiusz, ówczesny historyk kościoła, pisze z zachwytem i uznaniem, że na przyjęciu nie brakowało żadnego z biskupów. Późniejsi dziejopisarze, historycy kościoła, nie podzielają jego zachwytu. Uważają ścisły związek cesarstwa z kościołem za grzech,
następstwa tej łączności tronu z ołtarzem pojawił się wkrótce w postaci braku tolerancji wewnętrznej wobec chrześcijan inaczej myślących o Chrystusie i tolerancji zewnętrznej wobec innowierców, Żydów i pogan. To są następstwa zjednoczenia Kościoła, ołtarza z tronem, z władzą państwową. Praktyka cesarstwa jest następstwem logiki myślenia. A logika myślenia, logika cesarza jest bardzo prosta. Jeden cesarz, jeden naród, jedna religia. Jeśli tak jest i tak być musi, to oczywiste są następstwa tej oczywistej logiki. Już w roku 1381 chrześcijański cesarz Teodozjusz ogłasza wyznanie wiary soboru w Konstantynopolu jako prawo cesarstwa obowiązujące wszystkich poddanych. To, co zostało ustalone na soborze w Konstantynopolu, obowiązuje wszystkich obywateli. Jeden naród, jeden wódz, jedno cesarstwo. Wielkie marzenie. Im większe marzenie, tym bardziej człowiek chce je urzeczywistnić. Marzenia tak zwanego trzeciego cesarstwa. Marzenia tego trzeciego cesarstwa w łączności z neopogańskim kultem rasy okazały całą swoją perwersję, która jest ich początku. Dla pogan, Żydów, dla heretyków nie ma żadnego miejsca w cywilizowanym narodzie. Konsekwentne egzekwowanie myśli o jednym cesarstwie, o jednej religii, skazuje innych na banicję, a nawet na śmierć. Święty Marcin jako jeden z pierwszych dostrzegł możliwe skutki jedności Kościoła z państwem. Szatan pojawił się przed nim jako potężny władca. Nie od razu go rozpoznał. Być może, tak jak powiedziałem, pomogło mu niebo. Że Królestwo Niebieskie to zupełnie coś innego niż Królestwo Ziemskie. Dla niego stało się czymś oczywistym, że ten władca w całym ziemskim przepychu nie może być Jezusem. Jezus zawsze apelował. Wołał się do dobrej woli człowieka. Zapraszał do siebie. Nikt nikogo nie zmuszał. Nie używał siły. Szczelina, jaka była na początku między tronem i ołtarzem, między cesarstwem i kościołem, w oczach Marcina w następnych wiekach stawała się przepaścią. Dlaczego? Bo okazywało się, stawało się coraz bardziej widocznym, że te dwie wielkości, cesarstwo i kościół, tron i ołtarz, są wielkościami, mówiąc językiem współczesnym, językiem elektroniki, niekompatybilnymi ze sobą. Przed nami Niedziela Palmowa. Niedziela chwały. Hosanna synowi Dawidowemu. Przed nami
niedziela męki pańskiej. Na krzyż z nim. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za dzisiejsze rozważania. Ciekawe, może nawet nieco kontrowersyjne. Oczywiście również zachęcam Państwa do tego, by zostawić swój ślad w naszych mediach społecznościowych, jeśli ktoś chciałby się dopytać księdza profesora o tą relację tronu z ołtarzem, to serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Jednocześnie zapraszamy już wkrótce na kolejny odcinek, bo będziemy wkraczać w Triduum Paschalne. Dziękuję serdecznie za uwagę, do zobaczenia. Szczęść Boże.